wciąż pojawiają się pytania i bardzo je nawet lubię o znaczenia słów, czasem o zmiany znaczeń, jak słowa historycznie zmieniają swoje odniesienia. Czy tytuł mecenas, pyta jeden z korespondentów, zarezerwowany jest wyłącznie dla adwokata? Powszechne jest zwracanie się w ten sposób do radców prawnych. Wiele osób postuluje, by w ten sposób określać także innych prawników, między innymi notariuszy. Pewnie jeśli będzie nacisk ze strony lobby prawniczego, to być może to słowo zostanie, znaczenie tego słowa zostanie rozszerzone. Kiedyś mecenas to był ktoś, kto był naczelnikiem izby adwokackiej, szefem izby czy kancelarii adwokackiej. Oczywiście wielu z nas pamięta, że mecenas to był kiedyś znany protektor artystów i dlatego też mówi się często o mecenasach sztuk, czy mecenasie literatury, mecenasie twórców. Caius Clinius mecenas był takim znanym sponsorem. Dzisiaj to słowo wypiera mecenasa, wolę już mecenasa. Ale jeśli chodzi o prawo, rzeczywiście spotkałem się z tym, że doradców prawnych mecenas zamiast radca niektórzy się zwracają. Choć forma radca jest bardzo przyjemna. Nie sądzę, żeby do prokuratora ktoś powiedział panie mecenasie, ani do pana sędzi. Panie prokuratorze, panie sędzi, panie rejencie wreszcie, bo rzeczywiście nie mówi się panie notariuszu. Rejent nie jest słowem, które powinno być unikane. To jest słowo o bardzo dużych tradycjach. Kiedyś się akurat tym słowem zajmowałem, trochę o tym nawet pisałem, może dlatego jest to słowo mi bliskie. I to, co pan tutaj pisze, że słowo, forma panie rejencie ma pewien lekko negatywny wydźwięk, ja z tym się nie zgodzę. Panie rejencie to jest takie szacowne według mnie. Wolałbym, żeby zostali ci prawnicy tak właśnie nazywani jak niegdyś i ta tendencja, nawet jeśli się będzie rozpowszechniała, proszę, żeby nie znajdowała w państwu wyznawców. Tak, kolejne pytanie to tego samego korespondenta, zresztą to czy wyraz olimpiada odnosi się także do igrzysk olimpijskich. Wiemy, że olimpiada to był okres między jednymi igrzyskami a drugimi, kolejnymi igrzyskami. To była kiedyś olimpiada, ale mało kto naprawdę dzisiaj tego słowa w tym znaczeniu używa. Przyzwyczailiśmy się do tego, że olimpiada to są właśnie zawody sportowe, że to są właśnie igrzyska i nic już na to nie poradzimy. Dobrze, że pamiętamy dawne znaczenie, ale musimy się z tym zgodzić, że kiedy ktoś mówi olimpiada, najczęściej ma na myśli właśnie igrzyska. Lato to najgorętszy okres, pisze autor o ciekawym niku Suchy Poziom, w całym roku. Dlaczego więc używamy przymiotnika letni w odniesieniu do rzeczy, które nie są gorące, nawet ciepłe, ale letnie, więc niemalże chłodnie. Letnie to nie jest zupełnie chłodne, chociaż częściej używa się tego negatywnie. Jeżeli herbata jest letnia, to już jej raczej nie pijemy. Letnie przyjęcie to jest przyjęcie prawie chłodne. Rzeczywiście letni to nie gorący z całą pewnością. A jak to jest? Etymologowie próbują tego dociec, ale nie bardzo to wychodzi. Niektórzy sugerują, że może to jest taka temperatura jak woda, jaką woda ma latem, więc można się w niej kąpać. Może tak, ale trudno powiedzieć, czy rzeczywiście to letni tam jest, stąd się bierze. Inni mówią, że właśnie dlatego, że można się w letniej kąpać, że człowiek nie oparze, nie oziębi, to bierze się to ze słowa właśnie móc, czyli dawniejszego słowa let, które w praindoeuropejskim było związane z można, wolno. Trudno powiedzieć, ale letni pojawia się w tym właśnie znaczeniu. Przypomina się fraza biblijna, bodaj byś był zimny albo gorący, a iżeś jest letni, przeto pocznę wyrzucać cię z ust moich. Tak to przynajmniej ksiądz wujek kiedyś tłumaczył. Jeszcze jedna sprawa. Dlaczego element auta, który w praktyce schroni auto przed błotem, bywa nazywany nadkolem, a element, który nie ma nic wspólnego z błotem, nazywany jest błotnikiem? Otóż to zależy od pojazdu. Błotnik przecież ma wiele wspólnego z błotem w rowerze chociażby. Przyznam, że bliższa mi jest jazda rowerem niż samochodem. Samochodem
samochodni prowadzę w gruncie rzeczy teraz. No i ten błotnik, wydaje mi się, że to, co odpowiada rowerowemu błotnikowi, także błotnikiem się nazywa i z błotem ma coś wspólnego. A nad kole to po prostu jest część błotnika, to jest taka osłona przyklejona czy przymocowana do błotnika, czyli to błotnik jest trochę większą rzeczą, to jest ta część nadwozia osłaniająca jednak koło, także z błotem coś wspólnego błotnik rzecz jasna ma. I jeszcze jedno pytanie, chociaż trochę skomplikowane i niezwiązane już z tym pewnie dokładnie, ale zawsze dodaję jedno pytanie ekstra. Otóż jeden z korespondentów znalazł w wierszu Zbigniewa Herberta taki wers: nie mów, że to nieprawda, że nie ma aniołów. No i co z tymi przeczeniami? Aż trzy przeczenia. Przeczenia utrudniają nam zrozumienie zdania. Sobie napisałem takie zdanie: nie chcę, żebyś nie myślał, że to nieprawda, że ludzie nie mówią, że nie ma aniołów. Tak też moglibyśmy powiedzieć, ale konia z rzędem temu, kto od razu zrozumie, o co tutaj chodzi. Prawdopodobnie ktoś powiedział, to nieprawda, że nie ma aniołów. Czyli uznał, że anioły jednak są. Ale inny jego rozmówca mówi: nie mów tak. Nie mów, że to nieprawda, że nie ma. I już trochę się zgubiliśmy. Są anioły, czy ich nie ma? No właśnie, jak się Państwu zdaje. Pozdrawiam serdecznie. Thank you.